więc pytanie moje jest takie. Każdy tutaj, myślę, wie, izba, nie tylko Żurska Izba, ale każda izba gospodarcza jest podmiotem samorządu gospodarczego, czyli podmiotem niezależnym od miasta. Niemniej jednak współpraca nikomu nie szkodzi. Jak wyobraża Pan sobie naszą współpracę przez kolejne 4 lata, jeżeli wygra Pan wybory? Naszą, czyli izby miasta. Izba gospodarcza jest bardzo ważną instytucją w naszym mieście, bo skupia największą grupę przedsiębiorców, nie wiem ile, 80 podmiotów? Około 60 podmiotów i to tych często największych. Oczywiście nie tylko, mniejsze przedsiębiorstwa też są członkami tej izby. I myślę, że w większości będą przedmiot. I proszę Państwa, ważne jest, żeby mieć partnerów w dyskusji. To jest Żorska Izba Gospodarcza, to jest cech rzemiosł różnych. Istnieje jeszcze Izba Gospodarcza Żorska Przedsiębiorczość skupiająca drobnych kupców. To są te trzy instytucje, z którymi zazwyczaj staramy się rozmawiać. Chcemy pytać ich o zdanie, wysłuchiwać propozycji. Chyba nikt nie byłby w stanie powiedzieć, że w Żorach niepoważnie się traktuje sektor biznesu. Proszę Państwa, to by było samobójstwo. Nasza pomyślność, nas wszystkich, miasta, zależy od tego, jak rozwija się przedsiębiorczość w Żorach. Proszę Państwa, podatki, które płacą, które są płacone do budżetu miasta, są związane z aktywnością gospodarczą w Żorach. Im więcej w Żorach jest podmiotów gospodarczych, im więcej te podmioty zatrudniają mieszkańców, tym więcej wpływa podatków do budżetu. Czyli to jest oczywista rzecz, że trzeba robić wszystko, żeby w porozumieniu z tymi podmiotami, o których mówiłem, stwarzać jak najlepsze warunki dla rozwoju przedsiębiorczości, żeby powstawały nowe przedsiębiorstwa, te, które istnieją, zatrudniały jak najwięcej osób, żeby były w dobrej kondycji, czyli żeby były w stanie płacić podatki. My żyjemy, proszę Państwa, z podatków. A to, że akurat przedsiębiorczość w Żorach rozwija się dobrze, to chyba świadczy statystyka. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że w ostatnich 10 latach przychody z podatków dochodowych od osób fizycznych w Żorach wzrosły o 264%, najwięcej w województwie śląskim. Najwięcej w województwie śląskim. Czyli nasze miasto w ostatnich 10 latach pod tym względem rozwijało się najszybciej w województwie śląskim. Jesteśmy w ścisłej czołówce krajowej. Myślę, że świadczy to dobrze o naszej współpracy w ostatnich latach i myślę, że jest to dobry prognostyk na przyszłość. Zawsze jest pole do doskonalenia tej współpracy. Ja bardzo jestem otwarty na taką współpracę, na nowe propozycje. Trzeba ciągle poszukiwać nowych rozwiązań. Proszę Państwa, to, co kiedyś się sprawdzało, już niekoniecznie musi się sprawdzać w przyszłości. Ja jestem za tym zawsze, żeby być innowacyjnym i szukać nowych rozwiązań. Dziękuję. Dziękuję bardzo.